Święty Jakub dzisiaj bardzo trafnie powiedział o tym, że wiara, która nie jest połączona z uczynkami, jest martwa. Ale i znamy interpretację na ten temat. Ale pomyślmy, co zrobić z martwymi uczynkami. I jak to się dzieje, że uczynki są martwe? Otóż bardzo wielu ludzi spełnia wiele uczynków, które są dobre, wiele rzeczy podejmuje, ale okazuje się, że one nie mają takiego naznaczenia i namaszczenia przez Ducha Świętego. I dlatego te uczynki są martwe. Otóż w momencie, kiedy mamy wiarę, głęboką wiarę, kiedy jesteśmy dzięki temu, że zaufaliśmy Jezusowi Chrystusowi, jesteśmy namaszczani przez Ducha Świętego. Duch Święty spoczywa na nas, to wtedy jesteśmy obdarowywani charyzmatami. A więc takim szczególnym darem spełniania uczynków, które są, w których jest zawarty kierunek i wola Pana Boga. Kierunek działania i wola Pana Boga. I dlatego możemy wyobrazić sobie martwe uczynki, tysiące uczynków, które spełnialiśmy, a które nie budowały rzeczywistości wspólnoty, w której jesteśmy, wspólnoty Kościoła, ale budowały nasze dobre samopoczucie.